W poprzednim filmie zdefiniowaliśmy sobie logarytm. No i wiemy już, że logarytm o podstawie na przykład 2 z liczby na przykład 8. To ile to jest? Zastanówmy się. No, logarytm odpowiada na pytanie, do jakiej potęgi trzeba podnieść podstawę logarytmu, czyli dwójkę, żeby dostać 8. No to do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 8? No. 2 razy 2 to jest 4. Jeszcze razy 2 to będzie 8. Czyli trzeba podnieść do potęgi trzeciej. Czyli logarytm w podstawie 2 z 8 to jest 3. No i taki przykład i jemu podobne robiliśmy w poprzednim filmie. A teraz zróbmy sobie coś ciekawszego. Zadajmy sobie takie pytanie na przykład. Ile to jest logarytm o podstawie 8 z 2? Ile to będzie? Czyli... Do jakiej potęgi trzeba podnieść 8, żeby dostać 2? No, zastanówmy się. Czyli mamy takie równanie, że 8 do jakiejś potęgi x, którą chcemy znaleźć, ma być równe 2. No i ten x to będzie wartość tego logarytmu. No to ile musi być równe x, żeby to się zgadzało? No, x musi być równe 1 trzecia. Dlatego, że 8 do potęgi 1 trzecia to jest to samo co pierwiastek trzeciego stopnia z 8, a to jest właśnie równe 2. Czyli x jest równe 1 trzecia w tym wypadku, czyli wartość tego logarytmu to jest 1 trzecia. Czyli logarytm w podstawie 8 z 2 to jest 1 trzecia, dlatego że 8 trzeba podnieść do potęgi 1 trzecia, żeby dostać dwójkę. No dobrze, zróbmy sobie kolejny ciekawy przykład. Ile to jest logarytm o podstawie znowu 2, ale nie z 8, tylko z 1 ósmej? Może w nawias to wezmę, żeby wiadomo było, że to jest po prostu argument logarytmu. No to ile to będzie? Czyli do jakiej potęgi trzeba podnieść 2, żeby dostać 1 ósmą? No to może sobie napiszmy znowu takie równanie, że 2 do potęgi x, x to ma być ten logarytm, ma być równe 1 ósma. No wiemy, że 2 do potęgi trzeciej to jest równe 8. Z tego już skorzystaliśmy, żeby obliczyć ten pierwszy logarytm, od którego zaczęliśmy ten film tutaj. No dobrze, a co to jest 1 ósma? 1 ósma to jest odwrotność ósemki. No jak bierzemy odwrotność, no to podnosimy do potęgi minus pierwszej, czyli do potęgi ujemnej, czyli 2 do potęgi minus trzeciej to będzie równe 1 ósma. To będzie równe 1 ósma. Czyli logarytm o podstawie 2 z 1 ósmej to będzie ten wykładnik. Do którego trzeba podnieść dwójkę, żeby dostać 1 ósmą, czyli ten logarytm jest równy minus 3. Czyli dostaliśmy tutaj ujemną wartość. Wartość tego logarytmu będzie ujemna. No dobrze, no to teraz połączmy wszystkie te nasze rzeczy w jeden przykład i spróbujmy obliczyć, ile to jest logarytm o podstawie 8 z jednej drugiej. Ile to będzie? No, wiemy, tutaj to jest napisane, że 8 do potęgi 1 trzecia to jest 2. 8 do potęgi 1 trzecia to jest 2, a ja nie chcę mieć dwójki, chcę mieć jedną drugą. Czyli muszę to jeszcze podnieść do minus pierwszej, czyli muszę wziąć 8 do potęgi minus 1 trzecia. I to mi da właśnie jedną drugą. Bo to jest odwrotność dwójki. 2 do minus pierwszej to jest jedna druga. Więc 8 do minus 1 trzeci to będzie 1 druga. Czyli wartość tego logarytmu jest po prostu równa minus 1 trzecia. Bo to jest właśnie ten wykładnik tutaj. Czyli takie mamy równania. No i w kolejnych filmach zrobimy sobie jeszcze więcej ciekawych przykładów.